Jesteśmy w miejscu szczególnym, bo miejsce, które w pamięci mieszkańców jest jeszcze bardzo żywe. Służył mieszkańcom i w tych radosnych, i w tych smutnych momentach. Zaczynając od ślubów i chrzcin, był tu ochrzczony Stanisław Staszic. Odbywały się pewnie też pożegnania mieszkańców naszego miasta. Budowa murowanego kościoła przy obecnej Alei Piastów rozpoczęła się w pierwszej połowie XVII wieku. Świątynia powstawała obok drewnianego kościoła z czasów piastowskich. Początkowo sakralna budowla otrzymała patronat Najświętszej Maryi Panny oraz Jana Chrzciciela. Dopiero w XVIII wieku na ołtarzu pojawiły się dwie figury, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. I wówczas kościół otrzymał nowych patronów, świętych Janów. Świątynia spłonęła w trakcie ostatniego dnia walk o Piłę, czyli 14 lutego 1945 roku. Ostatecznie w grudniu 1975 roku saperzy wyburzyli ruiny kościoła. Makieta przypominająca ten obiekt została sfinansowana przez miasto. Pozostała wybrana podczas głosowania w budżecie obywatelskim. Wykonał ją Paweł Spyrczyński, artysta plastyk z Lubelszczyzny.